Michał Nowak, zapraszam na sport. W sobotę Radomiak Radom rozegra trzeci sparing w letnim okresie przygotowawczym. Zgrupowanie Radomiaka w Sielance w Warce dobiega końca. W sobotę 8 lipca Zieloni rozegrają trzeci letni sparing. Tym razem ich rywalem będzie pierwszoligowa ekipa Zagłębia Sosnowiec. Pojedynek zostanie rozegrany w Pionkach i rozpocznie się o godzinie 16. W poprzednich grach kontrolnych Radomiak przegrał 1-2 z Jagiellonią Białystok oraz 0-1 z GKS-em Tychy. Tymczasem Radomiak do pierwszoligowej Polonii Warszawa wypożyczył Dariusza Pawłowskiego. Z kolei przedwcześnie zgrupowanie w Warce opuścił Roberto Alves. Zawodnik doznał urazu i udał się na leczenie do Szwajcarii. Dagmara Dąbrowska została nową przyjmującą Moja Radomki Lotniska Radom. Dagmara Dąbrowska gra na pozycji przyjmującej i ma 186 cm wzrostu. 25-latka pochodzi z Malborka i grała w młodzieżowych zespołach z tego miasta. Potem ukończyła szkołę mistrzostwa sportowego w Szczyrku, a jej pierwszym seniorskim klubem był Joker Świecie. Potem trafiła do BKS-u Bielsko-Biała, w którym spędziła 2 sezony. W Tauron Lidze wystąpiła w 36 spotkaniach. W sezonie 2021-22 grała w Enei Energetyku Poznania w minionych rozgrywkach. Reprezentowała barwy MKS Sanpajda Jarosław. Teraz trafiła do Moja Radomki Lotniska i w sezonie 2023-24 Tauron Ligi będzie grała w Radomiu. Jakub Szyszka po 2 latach pracy z młodzieżowymi reprezentacjami Polski wraca do Czarnych Radom. W sezonie 2023-24 o przygotowanie siatkarzy Enei Czarnych Radom zadba dobrze znany w klubie Jakub Szyszka. Pełnił on tę funkcję już przez 3 sezony, od kampanii 2018-19 do 2020-21. 2 ostatnie lata spędził pracując z siatkarzami młodzieżowych reprezentacji Polski. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.